Hej, z tej strony Mateusz i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Trochę nie o Simsach, ale wciąż w tematyce Simsów. Stwierdziłem, że dzisiaj dla Was nagram mały poradnik, który może... Część z Was zainteresuje i być może sami się tym zajmiecie, bo stwierdzicie, że to jest fajna zabawa. Kto wie? Być może. Mianowicie dzisiaj pokażę Wam, jak tłumaczę mody. Gdyby ktoś nie wiedział, to czasami, kiedy mi się nudzi, tłumaczę mody na język polski. Część z tych modów można pobrać na mody Sims oraz chyba z jeszcze jakichś innych. Stronie, pamiętam nawet, jakie mody już tłumaczyłem, kilka tych modów było. Ale zanim jeszcze zacznę, chcę poruszyć kilka ważnych spraw. Jeden. Jestem totalnym samoukiem, jeśli chodzi o zabawę programu, który zarazam pokażę. Nikt go mnie nie uczył, uczyłem się go całkiem sam. Robiłem to bawiąc się i nie jestem znawcą tego programu, żeby nie było. Więc mogę robić głupie rzeczy i może być ich dość sporo. Drugą sprawą jest to, że ja sam nie umiem tworzyć modów od podstaw. Nie umiem skryptować, nie umiem pisać żadnych tam pierdół, robić ubrań beżenego mesza już gotowego z gry Niestety tego nie umiem robić i raczej tak szybko się tego nie nauczę, ale kto wie, może kiedyś. Trzecią i ostatnią sprawą jest to, że jeśli już jakiegoś moda tłumaczymy, to uwaga, nigdy, ale nigdy nie udostępniajcie takiego moda na własną rękę, ponieważ jest to po prostu kradzież. Owszem, polska wersja będzie wasza, ale sam mod, cały kod i czas poświęcony w tego moda nie jest wasz. Więc jeśli już jakiegoś moda przetłumaczycie, to warto skontaktować się z twórcą moda i się go popytać, czy po prostu moda. Moda, którego oddawaliśmy, nie udostępni albo po prostu nie doda naszego języka do moda. To chyba wszystkie sprawy, które poruszyłem i które były dla mnie ważne. Przejdźmy do rzeczy. Program, którego potrzebujemy to Sims 4 Studio. Link do programu macie w opisie, więc proszę, nie pytajcie się mnie, skąd go pobrać. Link jest w opisie. Patrzcie w opis. Serio. Program ma w sumie język polski, aczkolwiek jest on trochę. Koślawy. Mamy tu kilka opcji, są dość fajne, ale nas interesuje tylko jedna opcja, którą są moje projekty. Czyli to. Klikamy to i przynosi nas do folderu z programem. I teraz musimy odnaleźć moda, którego chcemy przetłumaczyć. Jeśli macie go na pulpicie, klikacie Pulpit i tam go szukacie. Jeśli macie go w modach, to idziecie do modów i tam go szukacie. Czyli gdzieś tutaj powinien być wasz mod. Ja swój mod już dzisiaj otwierałem, więc mam go tutaj, więc go po prostu kliknę. I teraz przyniosło nas do zupełnie innego. Innych... Okienka, co robimy? To nas interesuje, to nas interesuje, interesuje nas tylko to. Interesują nas tylko i wyłącznie te wszystkie flagi. Musimy tutaj znaleźć język, na który chcemy naszego moda przetłumaczyć. W moim wypadku jest to język polski. Ale jeśli znacie język rosyjski. I chcecie przetłumaczyć moda na rosyjski, klikacie rosyjski. Ważne jest to, aby kliknąć język, który nas interesuje, ponieważ jeśli tworzymy moda w wersji polskiej, ale przypadkiem klikniemy wersję niemiecką, to ten mod nie będzie działał w naszej grze. Dlatego, że nasza gra działa w języku polskim, a nie w niemieckim, więc mod będzie działał wyłącznie w wersji angielskiej. Klikamy język polski i tu nic nie zmieniamy, to wszystko ma być tak, jak jest. Klikamy edytuj elementy. I tutaj mamy takie okienko. Można sobie je powiększać. I tutaj zaczyna się nasza praca. Tłumaczenie. Ja aktualnie otworzyłem moda, który dodaje do stwórz SIMA nowe cechy. Ten mod ma kilka takich cech i jedną z nich jest uczulenie na magię. I tutaj zaczyna się pierwsza ważna sprawa: język angielski a polski. Jest to pewna różnica. Nasz polski język jest pełen odmian typu uczulony, uczulona. Angielski nie. Po prostu jesteś allergic to magic. Tyle. więc co zrobić jeśli nie chcemy odmieniać danego słowa na formę żeńską i męską? Nie tłumaczyć moda wcale! Serio, jeśli chcesz tłumaczyć moda i wiesz, że może zrobić coś głupiego i to może być całkiem bez sensu nie rób tego. Serio, don't do it. Don't, 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 don't do it. Don't, don't do it. Aczkolwiek jest łatwy sposób na to, aby to przetłumaczyć i na formę żeńską i męską. Więc tak, allergic to magic. To jest nazwa cechy. W polskiej wersji będzie szło to mniej więcej tak. Uczulony na magię oraz uczulona na magię. I teraz, co zrobić, aby gra znalazła odpowiednią wersję dla naszego sima, czyli męską dla mężczyzny i żeńską dla simki kobiety. A więc, piszemy właśnie taki oto kod. Klamerka F0, kropka, i po kropce piszemy uczulona. Kamerkę zamykamy. Piszemy kolejną. Tym razem piszemy M0. Uczulony. I zamykamy kamerkę. F0 jest kodem dla kobiety, dla simki. M0 jest kodem dla mężczyzny, Sima. I tu piszemy resztę na magię. I to możemy sobie wkleić już tutaj. Mamy gotowe tłumaczenie. Idąc dalej. Tutaj mamy. Opis naszej cechy. Ja ogólnie rzecz biorąc staram się tłumaczyć to w taki sposób, w jaki jest to przetłumaczone w grze. Otworzyłem Sims i zrobiłem na pierwszej, lepszej cechy z gry. Ambitny. Ci Simowie uzyskują silne nastronniki odnosząc sukcesy zawodowe. Więc musimy zacząć to od ci Simowie. Ogólnie zdanie po angielsku brzmi więcej tak, że Simowie uczuleni na magię kichają, gdy ich układ odpornościowy wyczuje magiczną obecność. To jest chyba takie dosłowne tłumaczenie. Takie dosłowne. Dla porównania opis w polskiej gry. Ci Simowie. Więc, jeśli chcemy trzymać się schematu z gry, piszemy to w taki sposób. Ci Simowie kichają, kiedy poczują obecność magii. Ewentualnie magicznych stworzeń. Żeby nie było tak dosłownie. Możemy też to przeznaczyć dosłownie, proszę bardzo. Oczywiście to sobie już wklepę i zapiszę. Żeby nie było, ja teraz całego modelu nie będę tłumaczył, ponieważ to zajmie mi naprawdę wieczność, ale pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. Każda cecha w Simusach daje nam nastruniki. Tak samo jest z cechami z modów. Jak odnaleźć nazwę nastrunika, powód oraz opis nastrunika? Najłatwiej jest odnaleźć powód, ponieważ zawsze jest to zapisane w nawiasie. Więc to jest powód naszego nastrunika. To, dlaczego tak się czujemy. Więc kiedy to tłumaczymy, musimy to pisać w nawiasie, ponieważ tak samo jest w grze. Musimy. Teraz, jak poznać nazwę nastrunika? To jest też dość proste. Jeden. Nazwa strunika zazwyczaj jest bardzo, bardzo krótka i dość śmieszna. Przykładowo, to To jest nazwa naszego strunika. Czyli to pokazuje się nam jako pierwsze, kiedy najedziemy na nastrunik w grze. Potem pokazuje się nam to. Każdy nastrunik ma swój opis. Jak to odnaleźć? To też jest mega proste, ponieważ jeden opis będzie mega mega długi i zazwyczaj zawiera taki oto kod. I uwaga, tego nie tłumaczymy, tego nie zmieniamy, tego nie usuwamy. I mean, możemy to usunąć. Jeśli stwierdzimy, że to nie jest potrzebne w opisie naszego nastrójnika w wersji polskiej, możemy to usunąć. Przy tłumaczeniu opisów nastronika, prawdopodobnie znowu będziemy musieli się bawić z kodami na męską i żeńską, no bo jest pełno odmian w tym zdaniu. Znaczy może akurat nie w tym, ale no jest dość dużo odmian. I ten przykład jest dość ciężki do przetłumaczenia teraz tak na szybko, więc może wybiorę inny. Wybiorę właśnie ten przykład i przy okazji pokażę Wam, jak to tłumaczyć jeszcze raz na odpowiednie formy. Zdanie w wersji będzie brzmiał mniej więcej tak. Obecność magii sprawia przecinek, że kopiujemy to, klejamy, czuje się. I teraz znowu zaczynamy zabawę z formami. Kopiujemy, wklejamy, więc w grze będzie to wyglądało więcej tak, że obecność magii sprawia, że Mateusz czuje się chory. Obecność magii sprawia, że Aneta, czuję się chora. Jak już powiedziałem całego modelu nie będę tłumaczył, ale pokażę Wam chociaż trochę jak to będzie wyglądać w grze. Klikamy zapisz, klikamy jeszcze zapisz tutaj, OK i przechodzimy do gry. Wezmę pierwszą roundową ambi... Aspiracja I teraz cechy. Teraz muszę znaleźć cechę, którą tłumaczyliśmy. Jest. Uczulony na magię. Ci samo kichają, kiedy poczują obecność magicznych stworzeń. Teraz klikniemy może ciebie, weźmiemy to i teraz zobaczymy cechę. Uczulona na magię. Czyli mod jest napisany dobrze, wszystko jest poprawnie, nie zrobiłem żadnego błędu. Jest spoko. Oczywiście, modnie nie jest przetłumaczony cały, ale wiecie, że to by trwało trochę długo. Nie chciałem tego robić na odcinku. Wolę to robić niespokojnie, przemyśleć to, co piszę, i robić tak mega szybko, i oby zdążyć to nagrać i zmontować. Więc tak, dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że poradnik się Wam spodobał. Żeby nie było, już mówię o tym, nie jestem żadnym znawcom, y, nie jestem jakimś wielkim informatykiem, kim wie czym w tej sprawie, w sprawie tłumaczenia modów i ich tworzenia, ale coś umiem. Także dziękuję za obejrzenie, jeśli się was podobało to śmiało komentujcie, lajkujcie, jeśli macie jakieś propozycje na odcinek piszcie mi o tym, a nie z wami żegnam, cześć na razie, papa, pa. no i elo.